Warsztaty w Sanockim Domu Kultury, warsztaty fotograficzne z techniki szlachetnej cyanotypia pojawiły się po raz pierwszy tym razem i okazało się, że jest sporo osób, które były zainteresowane warsztatami. Niestety nie wszystkich mogliśmy przyjąć, dlatego że przy tego typu pracy możemy poświęcić czas i znaleźć miejsce do pracy dla 10-12 osób. I taka właśnie była ta grupa. Pracowaliśmy od wtorku do piątku. Od wtorku do piątku powstawały prace zwane cyjanotypiami, naświetlane słońcem i wywoływane w wodzie przy użyciu częściowo chemicznych elementów. Ale o szczegółach nie będę opowiadać, bo o tym mogliby bardzo długo opowiadać prowadzący warsztaty. A warsztaty prowadzili Andrzej Drost, nauczyciel w Studium Animatorów Kultury w Krośnie na kierunku fotografia i Magdalena Tomkiewicz, studentka drugiego roku w Państwowym Pomaturalnym Studium Animatorów Kultury w Krośnie na kierunku fotografia. W Studium Animatorów Kultury w Krośnie takie warsztaty odbywały się już. Znając te warsztaty, wiedząc jak one wyglądają, bardzo chciałam, żeby te warsztaty zaistniały też w Sanoku i żeby dać szansę osobom, które interesują się fotografią, na poznanie innych technik. Technik bardzo starych, sięgających początków fotografii, ale niezwykle atrakcyjnych. I okazało się, że te techniki były atrakcyjne nie tylko dla osób starszych, które od dawna zajmują się fotografią, ale bardzo mocno zaangażowały młodzież. I to jest właściwie chyba największy nasz sukces, bo młodzież, która uczestniczyła w warsztatach, już zdeklarowała, że bardzo chcą, żeby była następna edycja i żebyśmy mogli się tym tematem nadal zajmować.